Myślę, że czas na rozprawienie się z kilkoma mitami, które krążą po internecie. Razem z redakcją Zooma postanowiliśmy sprawdzić, co jest prawdą, a co tą prawdą nie jest. Oczywiście wszystko dotyczy roślin. Wszystkie rośliny można trzymać w sypialni. Teoretycznie tak, ale są takie, które w nocy również wydzielają tlen zamiast dwutlenku węgla, ponieważ większość roślin wieczorem i w nocy, kiedy nie ma dostępu do światła, tak jak my ludzie, wytwarza dwutlenek węgla. Natomiast są takie, które mają tak jakby odwrócony trochę proces i są to sansewerie, między innymi paprocie, skrzydło kwiaty, bluszcze, więc bardzo warto zainwestować akurat w te rośliny do sypialni, bo one rzeczywiście w nocy produkują tlen. Fikus jest rośliną trującą. Tak, fikus jest rośliną trującą, dlatego że jak urwiecie sobie listek od fikusa jakiejkolwiek odmiany, to zobaczycie, że ma w środku takie białe mleczko. I to mleczko jest niestety trujące, przede wszystkim dla zwierząt, które mamy w domach, więc raczej nie polecam tej rośliny do posiadania w domu, jeśli są tam zwierzaki, które lubią pogryźć to i owo. Storczyki to najmniej wymagające kwiaty. No to jest olbrzymi mit. Storczyki są bardzo wymagające. Wymagają przede wszystkim przezroczystych doniczek, ponieważ w środowisku naturalnym żyją na drzewach i tymi korzeniami powietrznymi czerpią wszelkie niezbędne substancje do życia, więc no ja bym nie powiedziała, że one są takie łatwe. Poza tym potrzebują sporo światła, trzeba je zasilać nawozami, żeby kwitły, więc no nie są najprostsze. Ale są bardzo piękne i bardzo wdzięczne, kiedy się nimi opiekujemy. W zimę należy doświetlać rośliny. W zimę należy doświetlać rośliny. Tak, zgadzam się z tym. To raczej mit nie jest. Albo na pewno przesuwamy je wszystkie w stronę parapetu i tam kumulujemy. Tu się to trochę oczywiście kłóci z tym, że mamy tam też kaloryfery, więc najlepiej by te kaloryfery byłoby skręcić. Ale tak, dobrze by było zakupić takie specjalne żarówki, które mogłyby naszym roślinom zimą pomóc, ponieważ w naszym klimacie i w naszej szerokości geograficznej jest po prostu dla nich dosyć ciemno. I to, z czym się zazwyczaj spotykam, kiedy przychodzą do mnie klienci z problemami, to jest to, że właśnie w zimę te rośliny dostają mocno w kość. Żółte liście świadczą o przelaniu rośliny. Żółte liście mogą świadczyć o przelaniu rośliny, ale równie dobrze żółte liście mogą świadczyć też o przesuszeniu rośliny. Więc prawda jest taka, że słynny test palca, że wsadzamy palec do doniczki i sprawdzamy, jeżeli roślina ma bardzo sucho, no to prawdopodobnie ją po prostu przesuszyliśmy. A jeżeli jest tam błoto, bagno i sadzawka, no to moi drodzy, przelaliście i to już jest prawdopodobnie choroba grzybowa. Każdą roślinę można rozmnożyć z pojedynczego listka. Prawie każdą roślinę można rozmnożyć z pojedynczego liścia. Różne rośliny różnie się rozmnaża, ale generalnie tak, praktycznie każdą roślinę można w jakiś sposób łatwo dosyć rozmnożyć. Zależy to oczywiście od gatunku, więc tak, łatwo rozmnożyć, ale niekoniecznie zawsze z liścia. Jaką roślinę najłatwiej rozmnożyć? Najłatwiej rozmnożyć geranium, czyli anginkę. To jest taka roślinka, która często była u naszych babci na parapetach. Przepięknie pachnie, ma taki cytrynowy zapach, więc to jest akurat chyba jedna z prostszych, bo kawałek liścia wsadzamy do wody i prawie że mamy stuprocentową pewność, że ta roślinka wypuści nam korzenie. Przy rozmnażaniu musimy pamiętać, żeby zazwyczaj były takie przynajmniej dwa punkty liściowe, że tak powiem, na łodydze. To nam na pewno pomoże w rozmnażaniu.